Witamy serdecznie w dzisiejszym odcinku. Jesteśmy na Słowacji, odwiedzamy kopalnię pirytu. Za chwileczkę będziemy wchodzić do środka, właśnie tam. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej, zapraszam do oglądania. Hej, widzimy się w środku. Do zobaczenia. Rozpoczynamy. Dlaczego w tym zdjęcie? No nie proszę cię. Ja muszę na pole. Idziemy sobie po torowisku. Obudowa całkiem nieźle jeszcze wygląda, nie? Ale to jest bardziej utleniona niż tej. Na górze. No. No ale to ona taka jak tam co byliśmy, też taka wysoka, nie? Tak, tak samo, taka sama budowa. Tam na górze co byliśmy, Piotrze. Nie, nie, chodzi o to, że oni ją chyba... Ona jest ta starsza, to nie jest stara, oni zaczęli teraz przed drugą wojną robić. Ale to jest współczesne, oni mogli mieć wcześniej w drewnie. No. A później ją na przykład poszerzali i remontowali. No, no tak, no to tak stary, było, nie? No, stary to numer. Bo na przykład te mniejsze, bo na tych starych zdjęciach sobie tam worek. O, no. Czyli to, tamte przejście co mieliśmy, ten kawałek, to tutaj zobaczcie, to chyba będzie ten chodniczek. To było, co było rozwidlenie. No, tylko ciekawsze rozwidlenie gdzieś nie chodzi na bok, trzeba było na tą mapkę spojrzeć. A to jest główny przekop na pewno. Torowisko. O, chłodna kartka. Ktoś chce sprawdzić tą machronką. Torowisko mamy w pięknym stanie. O, i tutaj się zaczynają ładne klimaty. Zobaczcie. Nie ma tej obudowy. Idę po torowisku. To mały wąż jeszcze jest, nie? Tak, bo tu masz wiedzący odpływ, ta woda jest stała. No. O! Gipsy. No. Albo i no gipsy raz jest, tak. Czyżby na tam widział. Zobaczcie. Przestrzelony? Na wylot? Nie, to jest jakiś kawałek peszla. Ale nie, mówię, że przewiercona skała, tak, fajnie, tak, w fajny sposób. No. Tu mamy jakiś przodeczek. A to co, to był też albo jakiś... to filtr był, ci mówię, że to był filtr. To co już widzieliśmy wcześniej tam, nie? Może. To musiał być jakiś filtr do tego. Kurde, bym musiał poszukać dokładnie. No. No i dobra, i teraz tak, mamy opcję. Prosto. Bo tam chyba przodek jest, nie? Ale tam jest chyba chodnik, wiecie? No, wyżej. Trzy, nie? Wiemy, ale taki nie dla ludzi wysoki. Patrzcie, skrzynie z zawartością. Zwraca. Zobaczcie. A patrz. Gwoździe są nawet. Skrzynka jakaś drewniana chyba z jakiś... Dorobiony ten, chyba nie? To jest bakelit. Tak, to jest skrzynka, ale to jest skrzynka. A to nie jest przynajmniej wajcha kurwa do przełącznika do prądu? Tak, to jest bakelitowa, ona jest taka skurdowana. No, 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 żeby nie było przebicia. Tak, tylko że ją utleniło. No. O, wiem. Zobacz, wiertła szukały. O, wiertła. Tego kurde. Na wejście też było. No. Tak? Bierę. No, ja. To, zobacz! O, nie wiem, czy to gadaj ze sztajfą! Tego, no. Gadaj ze sztajfą! Pewno, no, tak. Ale ciężko by było. Chodnik delikatnie zakręca w lewą stronę. Następne. A to jest tak lewce. No. O, tutaj zobaczcie, zwężony chodnik już jest.
aż skorodowało maksymalnie. No jak nazwa śmierkowa mówi, to to jest pewnie... No, no. Jak kopalnia siarki, to to jest pewnie jednego siarki. Znaczy, śrubunek się cały został, zawory kulowe chyba już. No. To też będzie w tym wózku. Tak, tak. Ale to ja pierwszy raz takie kombinowanie widzę. O, to jest coś starszego. No i teraz nie wiem, wracamy się czy dalej naatakujemy? Atakujmy dalej na przód. Do przodu, nie? Dalej to robisko. O, tutaj jest syp chyba, wiecie? Albo... Coś dasz like. Tak, syp, tak, tylko tak. Tego drewna już po prostu nie ma. Zostaj gratuluję, bo nie. Odwadnianie. O. O. O, ładnie. O. O, tylko... Taki średni zejście. No. Ale to jest taka pochyła jak na tej rodzaju, tam jest ramniejsza. Jest ramniejsza. O! Normalnie rurociąg tutaj jest. Cały. Patrzcie. Tam chyba jest zawał. Wziąłem to światło się przebije. Ale jakiś tam jest. To chyba ta ten. Zobacz, tam widziałeś? No. Nie, czy nie przynieśli tych? Tak, tak, ze skrzyżowania. Kurwa, ten gorąco w tych. Mhm, zwrotnica jakieś. Tak, tam, i... Tam jest chyba zawalony albo... A może być ten zawalony Filip. No. Z początku mi się wydawało, że tam się światło przebija, wiesz? No bo tak, bo się odbiera światło, o czym mówiłem go tego. Magazyn? Ładunków wybuchowych? Nie, to jest sama. To jest sama do... A, do powietrza. No. Przytrzymywania. Z tego dziurawki, nawet dół jest napisane. Tam może być jakaś komora albo do góry, do dołu coś. No są chodniki, nie wiem. Dalej prosto? Prosto, prosto. I później będziemy czyścić boczne? Tak. Zaczynają się fajne tematy. Bo tu Piotrze, który mamy rok? Gdzie tu? Tu, w jakim roku pracowała? Ta kopalnia? Od 1940 do 30. Do Kubatki w kraju pięknej komuny. Czyli kopalnia zaczęła pracować w trakcie wybuchu II wojny światowej. Ale krótko po aneksji, krótko jak Słowacja została, anektowana przez Niemcy. I była ta marynarkowa Słowacji. No, wtedy zaczęli robić rozwiązanie geologiczne. Bo po czterech latach Niemcy potrzebowali antymonu do produkcji zbrojeniowej. Tak, dokładnie. A to jest polimetal i oni chcieli na to, że znajdą. Ale tu akurat nie jest zaledwie. I położyli łapę na wszystkich tutaj złożach. Tak. To jest najniższa stolnia, bo tam... I oni ją po prostu używali do stawu roku do lepu rozgryjonu. No. Kopalnia w sumie ma około 3 km i 900 metrów chodników, tak? Tak, co patrzyliśmy. Tak, ten poziom. Tak, ten poziom, no. O! No, no, się jest coś pięknego, już mi się podoba. Stara chyba puszka. Puszka jakaś, bo nie ma kapitułów, ale jakby... A, to konserwa. Konserwa, ale jakby nie było śladu. No.
skrzynka. Skrzynki narzędziowe. Tak. Na milion potrzebnych rzeczy. Następna ściana zamknięta, ale na razie to pomijamy. Później będziemy chodzić do tych bocznych chodników. Ło! Zakaz stópni. Ale może będzie... A zobacz, rok jest mój rok urodzenia. Ale no, miesiąc nie. 11. I to jakieś chyba główniejsze. Warto... O! Patrz jaka zaklajstrowana. No, gala? Tak, młody. O, patrzcie, sypik. A, tak, tak jak widzieliśmy na tamtym obiekcie, od zwajką od razu, już taki nowszy. O, podniesie? O! Co? Nie da rady. Nie podniesie. To łożyska, jak nie chodzą w takich warunkach, to mam określoną, że tego razu. Wytrzymało. Ja teraz powiem krótko, bo teraz mamy trzy opcje. Taktyczne lewo. O, tu nie wejdzie. Na wprost. No dobra. I w prawo. Panowie, podejmujemy decyzję. No. W prawo. W prawo. Dobra. Pojedziemy w prawo w takim razie. Tu już łukowa obudowa. No to tu są takie nie za małe. Tutaj były pewnie jakiś główny ten, sypy były z innych tych, tutaj... Tak, te główne są z nami. Tak, patrz jakie wzmocnienie poszło na górę. No. Tu wózek, tu sobie była droga do przejścia. Tak, a tutaj to robi podział. No tak, żeby bezpiecznie wiesz, nie? Tak, żeby obsługiwać no. Te, bo nie było innej opcji. Nie no, super. Niektórych tych, co nie mają to zrobione, te pozycje jeszcze wyżej, oni mają inaczej te przełożenia. No. Tu wjeżdżają wózkami, oni mają wchodzę jeszcze wyżej z metra wózka. Ten najlepszą robotę miał, co tu siedział, nie? A czemu tu nie siedział cały czas? Nie da rady, nie pójdzie. Sypik. Zarówek. A niestety nie opisano. Dobra. Sypiki mamy zaliczone. Nie, tylko byśmy przeklądać. O, tutaj coś będziemy mieli ciekawego. O, tak. No jest właśnie. Jakbym był chory, to bym go zabrał. Tak. Tylko nie ma nitki. Nie ma tu była taka nitka jeszcze przepleciona i na tym się opierało to. Tam na skorupa nitka gniła. Tamtym muzeum fajne kaski miał, szkoda, że nie pojechaliście. Były z każdej epoki. Nawet skórzane były takie. No, oni mówili, że do dziewczyny. No i tu chyba będziemy mieli. Ona, rozumiecie, to ładna. Ohoho. Ohoho. Ta woda to jest ciekawe. No ta woda tak wywala, ona wywala pod ciśnieniem ten zawora, czy będzie nawet jak ta śmiga do wejścia tam będzie pod krop albo prawie. Zobaczymy czy jest syfon. Albo jakiś szybik klęknął, albo... Nie ma sensu, to zaraz się wszystko z tego, zobaczcie sobie. Moim zdaniem, że nie ma co się tu pchać, bo mamy co oglądać jeszcze. O kurwa. Jest przejście dalej, ale... Pokaż. Jestem ryj, gdzie jest tam przejście dalej? Idziemy czy? Tam jest dalej. Możemy się zajrzeć tylko. Tylko czekaj, ja tu muszę nogę postawić, gdzieś tu. Uważaj. To czekaj. Tu jak postawisz, to nie zjedzie. Tak kombinujesz. Hmm.
Chodzi na to, że ta obudowa tu była niepotrzebna. A tu znowu jest drewniana. Dobra, patrz, tam przejdziemy. Idzie w prawo. Dobra! Idzie w prawo! Ło! Pięknie! Tylko pod przodem. Tak. Ryknijmy do przodek, który mają. Przodek! Przodek! Ale ładny! Z obudową! No widzisz, tu inne klękowo, bo zamiast drewnianej wsadzili to. Tak. Betoniki, ci się nie poddały. O, o to mi chodziło, zobacz. Widzisz, to tak jak były wyznaczniki torowiska. Tak. Nie? To tutaj masz tak samo wyznaczniki do postawienia obudowy. Ja nie wiem, czy mierniki jest... takie tak zwane. Co żeśmy mieli na tam na tej sztolni. Ale oni też to wsadzali po to, że jak coś tam się przy... jak mają nacisk i jak im się te stojaki zaczną przesuwać, żeby widzieli, że to się dzieje. No, no tak, ale był to swego rodzaju miernik, bo zobacz, jest wcięcie. Oni to ma wcięcie tak jak tamten miernik, zobacz, jest pół wycięte. I pół zachodzi za obudowę. Czy mi się wydaje, że oni to mieli po to, żeby obudowa mi się w ogóle, żeby nie przesuwała w ogóle, że to klinuje te stojaki kolejne. To jest po to, żeby to jest po to, żeby widzieli, że coś się dzieje i żeby im nie przesuwało stojaków w bok, bo mogło mi tak klasnąć, że parę stojaków ją łupnie na bok, w dół. No ale do tego drutem mają powiązane, no to wiesz. Deskę wkładali i drutem związywali, żeby było sztywno, żeby nie było ruchu. No tak. No. A deska to masz też ten, że no. Jak drut się zrobi luźno, na desce też będzie widział. No. Dobra. Idziemy, dobra. No i dobra. I lecimy teraz w prawo. Co wy tam się kąpiecie? Tak. Ja już brodę kąpałem ostatnio, nie wiem, gdzie trzeba. Skąd tu? Łącznie. Łącznie, no do obudowy. Obudowy drewniany, nie? Tak kombinujecie. O! O! Remangan wie! No! Co chodzi? Jakby budziła się presja po raz roku, to bym nie pogardził przez kiter. Trochę się podmyjemy i schodzimy. Ale też już taki. Nie, mi się wydaje, że jak są dostalowe, to mi zapisało, że... Kurwa, zajrzę tam. Ja nie wiadomo, nie? Jest te drabiny na górze, jest przejście chyba. Ale wiesz, one też mogą wyglądać fajnie, ale one mogą być kaka. Ale drabiny drewniane to przy tej ilości wody chociaż? Coś w stanie jedną nogą. Nie, może. Ale wiesz, jedna drabina po lichu, druga to może, ale... Podesk. Ale no właśnie, wyżej tym gorzej. No. Kawałek blachy jakiejś wydobywczej, jakoś dziwnie wyciętej. Nie? Blacha będzie przygotowana. Oni chodzi się wybrać na środek. Przejdziemy. Nie, no nie damy rady. Taka stupą. Kolejny. Kurwa, jak my to przejdziemy? Ty, ja wiem, to jest górnicza wersja tej linki, to się przechodzi tak. To jest ta linka święci, ta. Wysadzimy to. Taka inna. Ja! Tak właśnie pokonujemy ciężkie przeszkody. To są tak zwane trudy eksploracji. Całą grupą staramy się zawsze poradzić sobie z tym bardzo szybko. O! O! I ładnie. No i zaczyna się znowu. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Oj, 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 oj. Oj, oj. No, ja mówiłem. O, w prądzie. A tu, o. Dobra. No. Oj, oj, oj. Jeszcze brakuje miedzi rodzimej. A to ciężko uchwycić na portach. Ale ja tak patrzę, że dzisiejsze raceki to taki tą jasność nie da w ciemność, nie? Tak jak ostatnio. O. No więcej kalce czysko. Tak. O, pleś. Tak. Znowu po prawej, zobacz. O! Tak, tutaj. Nie, widziałem. I tak by nie wracać, to sobie zdjęcie zrobimy.
Ololo. Ololo. Ale bajeczka. Dobra, mamy ten skrzyżowanko. Słabo było podparte, to i pieprznęło. Tak więc myślę, tutaj prawy szybiec jest, że tak powiem, przodek krótki, lewy zapowiada się na jakiś dłuższy, ale i tak idziemy dalej prosto. Tam jakiś stojaczek tylko stoi, widać kawałek torowiska, no i pięknie pęknięta obudowa. I tutaj też przodek. No jest tabliczka następna. 1955, nie? No to nie, to nic, to komu... Pierwszy styczeń 1955 rok. O, jedziemy z następnym. Blocha wydobywcza. Zbunkrowane rurki. Nie, to nie te i szyny. Dwie szyny. No, tak, dwie szyny i rurki. Piętne takie. No. One chyba do tego zakrętu specjalnie były. No zobacz. Tu nie ma szyna, tutaj idzie. One tu były specjalnie do tego dogięte. Czekaj, musimy tutaj zobaczyć. Już wracają? I co? Co, przodek? Dobra. Odejdę, zobacz. Poczuję. O! Siarko wody. Przodek. Chyba jak ktoś znowu puścił. To nie ja. O! O! Dobry kolorki. No, przelę przodek, no. A tabliczki nie przypalił chyba. 55. 60. 62, to jest 620. 8.20 metra jest całkiem. No. Oni chyba zaczęli do przodka. Oni chyba pisali ile jest od tej tabliczki do przodka i w którym to było roku zrobione. No właśnie. Fajny zabór, patrz jak on zgnił. No. Czekaj. Pójdę, zobaczymy. Nie, to nie jest blat, to jest jakiś rozdziel. No, dobra. Ten sypu, ten element sypu chyba mi się wydaje. Możliwe. No, technologiczne było... wygięte do złożenia czegoś, wiesz, do przyczepienia, nie? Tak, bo tu było przejście i tu był jeden syp, tu był drugi, zobacz. No. Tu była podzielona i tu... To chyba tak, albo nie, nie wiem. Albo, no. Albo to było w drugą stronę. Oceniamy panowie. Jeszcze tutaj zobacz ten bomber. Albo to było po prostu rozejście toru, bo teraz opcja. Ciężko stwierdzić. Steiger, jak myślisz? Dla mnie był ten. Syp? Rozjazd? Mógł być, no tak. Dobra, to chodźmy dalej. O, tutaj się zaczyna ciekawie. Wzmocnili sobie. Blacha wydobywcza, wiadomo. Blachę to... Ale zobacz, zgniła. Ty, mogłem odciwić jakąś ten motek, ale może to zrobić. Nie, bo byś nie dał. O! Dobra. Bo ty chodzisz tam z nimi. Tak. To by trzeba wejść, ty. Zamknęli albo zawalone jest, nie? Raczej zamknęli, bo tego nie potrzebowali. Ale to solidnie, bo dwie, trzy warstwy, jeszcze te klemry. No. Pewnie się też szybik zacznie. A zobacz sobie, patrz. Co się dzieje, jak jest z betonem, jak jest siarka w wodzie. Tu jest lity. No. Tylko go rozbiera. No jest skorodowany, bo wapie się rozpuszcza przez te właśnie wody. Teraz bardziej czerwono. Mm.
Ohohoho! Żelazo! Czerwono! Bardzo. Ale po kiedy jest dużo złomu, ten złodziej go plenie, no, albo raz nawet jakiś złoże. Dalej. Albo to... To raczej nie od torowiska, no jest ta tama chyba. Nie, od torowiska nie, tego za dużo. A nie, to przodek taki. Ale nie będziemy wchodzić, nie będziemy psuli, zobaczcie. Uha! Kupa. Ja pierdolę. Ale się nadciastoliło. To już masło, nie? Mhm, no całko. Kapitan Igro będzie wolał, to pogadamy. O kurde. O, trafę od Cedrycie, może mogłoby coś wiedzieć, pan czy świetnie. Panie, kurde, kamera. Nie. Co ty opowiadasz? Dobra, wchodź tam. Tak, bez czujnika. O, tak robi się wątło. Co zapiknąłeś? Nie, bo ktoś włączył. Włączenia. Znaczy tego. Straszy ludzi, czy coś, tak? Tam może 5%, ale mówię, dobra, tam wytrzymanie. Co to tam? Co to tam 5%? Kurboje. Ile procent jest? No, wbijajcie. Aha, zobaczcie tutaj. Patrz. No. Bułeczki i co? Ta bułeczka. Kurwa, na pewno. Na piwa. Tak jak pracowali. Ale przesuwaj się, zrób miejsce. Próbowa nie ma. Daj tego aparaty. O kurwa. Dziękować. Dobra, czekaj się. No. Dobra, to wygląda mi na chodnik grozy. Drewna robota. Dwa psotki. Jeden jakiś dziwnie tam podłożony. O, chyba będzie ładna stolnia. O. Góra, te torowiska w takim świetnym stanie są, mimo tego, że to tyle lat już, nie? A tu mam najmniej tego obrywu nie ma. Ale chyba będzie przodek. Albo? Chyba przodek. Tak. Właśnie, weź. Duszno tam jest, no nie? Co? Duszno tam jest. Tak. Weź aparat od tego. Nie weźmy, nie pomoże. O Jezu. No i patrz. Znowu partalinę zrobili. Znowu partalinę zrobili, nie pomalowali ściany z drugiej strony. Zdaję sobie sprawę. Panie Piotrze, zobacz. Nie pomalowali znowu z drugiej strony. No, ma to lepiej. Nie, no. Nie pierdol, że myślałem, że ci młotek padł w tym błoto. Nie, to i tego nie pierdol, bo to... To jest gumowy. Tabliczka. 75. Ale dalej to nie dość, bo wdarł się jakiś manganian tego nowym. Przodek! O! Albo i nie. No, powiedziałem. Na budowie, no. Przeszło. Goplałem. Ładne. Tutaj albo im się obwaliło, albo coś ludzie robili jakąś w rękę. Nie? No. Raczej w rękę wykuli. O Jezu. Uważaj, bugam głęboko. Dobra.
Dobra, ten ładny, nie? Mhm. Czarny taki, ale ten zobacz jaki. Tak manga na tej górze. Da, teraz tu tak manga na 1000 ładny. I mamy przódek. Ale on będzie jakby chyba ładny na tym połowę. Nie mamy takie? Tak, przódek, kurde długo. No nie, no super. Ten taki ostro pomarańczowy, jasny taki. Kapiący, lejący się. No. Dobra, lecimy. Zobaczymy, co tam ciekawego. O, spotka, o jest. Ach. Kurwa. Chyba postaram się skleić ten materac. O, no dawaj. Nie skubaj tam. Ile tu do roku? I ciemny ten chodnik? O, ten zajebisty. To jest za tą wodą jakieś kurde chłodki. Jest jakiś sypie, stary chodnik. A byliście tam? Tam nie. Tam ja byłem, zobaczyłem. A tu na prawo nie byliście? Budę, budem kawałek. No można iść dalej. Chodźmy na prawo znowu. Na prawo, nie? Dobra, to idę. Woda jest. Czekaj. Spójrz mnie. Mistrzuniu. Takie desy. No tu może być trochę więcej wody. Może nie, jest posypany. Póki co. Jakieś widzę fajne rzeczy, ale jakiś taki niski. No i teraz właśnie jest rozkminka. Że tym chodnikiem dojdziemy do... Nie dojdziemy. Jest zawalony. Patrzcie, syp oberwany tutaj jest. Drewniany. Co by świadczyło, że to jest jakiś starszy chodnik. O, to nie. Nawet na górę może dałoby się wejść. No, nawet dałoby się. Tam spokojnie. Tam, no, a wyższy poziom. Tam się daje nogę i już jesteś. Tak. Dałoby radę wtedy na wyższy poziom wejść. Wyższy był. Tak, spokojnie. Chodzi mi to zmiotnie? Żeby było, ale nie wodera. Nie. Będziesz płacił? No i dobra, zeszliśmy tutaj nad ten syp. Kolorowo jest strasznie tutaj. Wiaderko nawet jakieś leży. Powiem wam. Uważaj, bo się będę przemieszczał, żeby kamień ci nie spadł na głowę. Dobra, idę spojrzeć tą szklankę. Syp, ten pierwszy, w zasadzie zasypany. To czyli był jeszcze jeden. Drugi, ten co tu widzieliśmy. Skrzynka i trzeci. Tak. Kurde. Jest, no, ale jaki bajeczny. To co widzieliśmy z dołu, to jest tylko część tego. Tak to wygląda, czyli to tutaj są sypy. Po prostu wydobycie tutaj robili. No i z sypami wózki na dół podjeżdżały i zbierały po prostu ten materiał. A tutaj mamy taką fajną miskę. Dobra, schodzę na dół. Mamy chyba, chociaż
Cudek! Ale ciekawy tutaj artefakt znalazłem. Dosyć spory. Nie, tutaj gdzie mamy górnika? Zaraz przyjdzie. To jest chyba do zgarniania uroku z komory. Co? Ale takie małe. A, bo mogły być dwa, trzy takie i oni zgarniali urobek z komory tym. I tu szła linto bolinowe. Sztager rzucił jakiś tam, ty ci rzucił kiedyś ten schemat, jak to działa. Ale to nie jest, sklepach to nie jest. Nie, to sklepach coś to może... Kurde. Dobra. Oj, oj, oj. A mi się słówka rozładowuje, no. Zobaczcie ten prawy ocios, nie? No. A teraz zobacz, jak tu obudowa jest, porobione są. No tak, to jaki taki? Włosiło się otwory. Gniazda. Nie? I było mało, i zostały tylko te kawały, no, gniazda porobione. Otwory. Czy idzie tam któryś? Idzie. Nie wiem, czy to... To poczekajcie, zobaczę, czy... Nie ma przodka, ale nie, on tak zakręca w lewą stronę. Trochę więcej wody niż zwykle. Ale czyściutka woda. Oj, oj, oj. O mój Boże. No. Obudowa ładna, ale tak. To jaka kolorowizna tu nam wpadła. Ile wodził? No. Chyba przodek będzie. Nie, jest przejść. W sumie rację, bo to będzie trzeba wody, jak nie było. Tak, ale tutaj już sucho, nie? O. No właśnie, dlatego podpięcza wodę. Ła. No. Oni tu ewidentnie, tu jest tego tyle żelaza, że oni też znaleźli tu jakąś strefę ślizgę zamiast. Ujujuj. Piękny chodniczek. Zaraz ten ocios. O, no ładnie. No, zajebisty ocios, co? No. To znaczy, że ten po lewej strobie mi się nie podobał. Ten ładny jest. No, bo to była jakaś tam warstwa skalna, no. Lustro tektoniczne. No. Po tej barwach skał ciężko stwierdzić. Eufet z wykładką drewnianą. Tu jest zawał. Ale... Można przejść tutaj z boku. Można? No, zajrzyj sobie. Mi się wydaje, żeśmy tam widzieli to ten główny chodnik, gdzie się kończył tam na prost zawałek. Zajrzyj sobie tam. Ale to jest chyba inny chodnik. Idę tam, nie? No ty, jak zimno tutaj. Prawie jak na dworzu.
Jest przejście? Mamy te chodnik jest dalej drożny. Tylko trzeba go dwa betoniki wyciągnąć. Dobra, co ja teraz tu przekręcę i wołaj. Oho, czyli syfonem. Co tu się stało? Zobaczymy tutaj. Przodek. Poszło z góry. Co tam leży? No wygląda też trochę creepy, ale wiadomo, że nie byłbym z sobą, bym tutaj nie wszedł. Dobra. Dobra. Łazica. Wniosło i nie ma miotu. Nie dziwię się. Czego się tak bardzo nie łapaj. Dobra. Jeszcze będzie elegancko, nie? No, ciasny trochę. No. Może nie trzeba będzie wyjść na ładnie. Motek daj. A chłopaki? Oni poszli. Gdzie? Gdzie był film, jak on włazi? Sam czas kręt. Aha. Chuj, no jest zakupionowy motek. No, zobaczymy. Już na palcach iść. Odwracaj się już. Wiem. Ale szeroki, no. Tu są jakieś ślady. Chuj, najwyżej żeśmy jakiś skrót zrobili. Mogliśmy patrzeć na mapę. Dajesz, dajesz, nie przestaje. Kurwa, wysoko tu. Motek.
I co, tam tam idziemy? No idziemy zobaczyć, czy jest zawał. No ale dużo serca, nie? Jak tamte? Lutnia w dobrym stanie jeszcze. O, kąpy są. To co mówił na tym, że tam stoi coś takiego. Pamiętasz? No, no, co w muzeum byliśmy. To jest mobilny kompresor. To myśmy, no. To tu się nie łączy z tymi drewnianymi. Czyli to jest tam, osobne wejście. Tam gdzie spawaliśmy grób. Chyba to jest tutaj. Nie, to jest tam dalej, tamtą stronę. Aha. Jeździł sobie. Ty, ale ty. Jakie śrubunki w dobrym stanie są, chłopie. Księżne. No. Wolala. Tak nie jest chętnie, nie. Jeżdżący kompresor. Ale co tak pewnie się zdawało? Zaraz zobacz. Zabał. No, ale podejdę jeszcze. Completely. Tych nie widzieliśmy w chodniku. Nie. I co oni tu pozostawiali? A jakie jest, zobacz jakie jeszcze, nie? W dobrym stanie. No przejściówki. No. Kawałki łańcuchów. Trójniki. Będziemy prosto, nie? No bo tutaj ma tyle chyba w połowie, nie? No, sypy są chyba. Dobra, chodźcie, zobaczymy co tam z przodu. Dwa torowiska, piękna sprawa, ten. Łoho. Jest odbicie, ale czekajcie. Ło! I mamy przodek tutaj. Wow. Obudowa albinos. Obudowa górnicza albinos. Czyli nie ma. No, obudowa górnicza typu albinos, zobacz. No ta. Tutaj to chyba może coś jest, bo torowisko poprowadzone. Tu jest przodek, a tam jest pewnie połączenie z tamtą główną, co żeśmy szli stolnią. Tu jest znak do wychodu, czyli wyjście tam. I tam jest do wyjścia. Czy tu nas nie było na pewno, bo nie kojarzę tego. Nie. O, wózek chyba stoi. Ta. Przejażdżka do mnie. Nie, tam są. Ciekawe, czy mobilny jeszcze, co? Nie, kurwa. Nie nada. Skorodowane łożyska. No. Bo tamte są pewnie tu chwilę używane. Tamte były używane, dlatego go nie... Aha. Aha. Panie, to może na mapie, to jest, a to nie jest przypadkiem to odbicie na mapie, kurwa, takie długie? Może być. No. Ale idziemy taką drugą stronę. Ty, zobacz.
Takiego co jeszcze nie widziałem. Grzyby. Ale jaki pomarańczowy? No, w Rumunii też ostatnio widziałem takie. Grzyby. A. Takiego nie. No skurde. Dobra, chodź, skontynuujemy. Żeby sztajfa nie zdeptał. A z filmiku szumy wyciągnąć, jak on wygląda? O człowieku. Znowu? No. No i dobra, doszliśmy, że tak powiem, do końca. Kawałek przechodziłem, nie nagrywaliśmy całej drogi, więc była tak długa, a baterii zostało się bardzo mało, tak więc nie dałoby rady nagrać tego tutaj teraz. Strasznie długi odcinek jeszcze się trafił. Zdaje się, że jest tu sporo więcej chodników jak te 3,9 km. No i co, czyścimy teraz te poboczne wszystkie? No tak, no. Będziesz tu wracał specjalnie kiedyś. No to dobra, no to czyścimy.